Wichrowe wzgórze odcinek 126, Songul chciała zabić Zajneb, palenie przeznaczenia. Odcinek 126, Wichrowe wzgórze, to pełen napięcia i emocji rozdział, który wprowadza widzów w głębokie konflikty między bohaterami oraz odsłania mroczne tajemnice przeszłości. Historia koncentruje się na postaciach Zajneb, Halila, Alpera oraz Songul, których losy splatają się w dramatyczny sposób. Rozgrzewające się napięcie, Songul kontra Zajneb, akcja rozpoczyna się od dramatycznej próby zamachu na życie Zajneb. Songul, zdeterminowany i przepełniony nienawiścią, postanawia pożegnać Zajneb w najstraszliwszy możliwy sposób, poprzez podpalenie jej mieszkania. Jego plan wydaje się być bezbłędny, jednak los postanawia wprowadzić nieoczekiwane komplikacje. Zanim jednak doszło do pożaru, Zajneb konfrontuje się z Haliłem, wyrażając swoje rozczarowanie i zrozumienie, że wszystkie działania Halila były motywowane troską o jego ojca. Przeszłość na scenie, tajemnice Halila. Halil, myśląc, że Zajneb zna wszystkie aspekty jego życia, jest zaskoczony, gdy Zajneb odkrywa prawdę o śmierci jego ojca, która zbiegła się z jego własnymi urodzinami. Ta tragiczna kolizja wydarzeń rzuca nowe światło na relacje między Zajneb a Haliłem. Zajneb, chcąc okazać wsparcie, kupuje dla Halila prezent urodzinowy, co miało być gestem miłości i zrozumienia. Niestety, jej dobre intencje spotykają się z gniewem Halila, który czuje się zdradzony i niezrozumiany. Kryzys i upadek, stłuczone słoiki i zerwanie więzi, podczas jednego z dni Zajneb wraca, by posprzątać pokój Halila, co ma symbolizować jej chęć naprawienia relacji. Jednak nieumyślnie stłuczy szklany słoik z ziemią, którą Halil przyniósł z cmentarza jako pamiątkę po swoim ojcu. Ten akt, choć przypadkowy, jest dla Halila symbolem rozbicia ich związku. Wściekły i rozczarowany, postanawia zwolnić Zajneb, wierząc, że to jedyny sposób na zakończenie cierpienia. Konfrontacja przeszłości, odkrywanie prawdy, nie chcąc już dłużej żyć w kłamstwach, Halil decyduje się wyznać Zajneb prawdę o swojej przeszłości. Spotykają się na farmie, gdzie ich rozmowa staje się burzliwa i pełna emocji. Zajneb, zrozumiawszy głębokość bólu Halila, wyraża swoje niezrozumienie i troskę. Halil, patrząc w oczy Zajneb, zaczyna dostrzegać, że jej prośba o przebaczenie jest autentyczna i głęboka. To spotkanie staje się punktem zwrotnym w ich relacji, gdzie przeszłość wreszcie wychodzi na jaw, a oba serca zaczynają próbować odnaleźć drogę do pojednania. Nowa postać na horyzoncie, Alper i nowe wyzwania, na farmę wprowadza się nowy bohater, Alper. Jego obecność wprowadza dodatkowe napięcie między nim a Zajneb, co powoduje zazdrość i niepewność w Halilu. Alper, z jednej strony przyjazny i pomocny, z drugiej budzi w Halilu uczucia, których sam nie potrafi zrozumieć.
Ta dynamiczna relacja staje się kolejnym źródłem konfliktów, gdy Halil zaczyna kwestionować swoje własne uczucia i miejsce w życiu Zajneb. Powrót Songul, zagrożenie z przeszłości. Songul, nieustannie nękany pragnieniem zemsty, obserwuje Halila, gdy ten przynosi ziemię z cmentarza. Zauważając to, postanawia jeszcze raz działać, by zniszczyć życie Zajneb. Tym razem planuje podpalić chatę, w której Zajneb i Cemil spędzają czas. Palenie staje się narzędziem do pełnienia jego mrocznych zamiarów, a Zajneb, niespodziewanie uwięziona w płonącej chacie, staje przed śmiertelnym zagrożeniem. Kulminacja dramatów, walka o życie i miłość. W obliczu płomieni, Zajneb i Cemil muszą walczyć o przetrwanie. Halil, zrozpaczony widząc Zajneb w niebezpieczeństwie, rusza na ratunek, nie zważając na własne bezpieczeństwo. Alper, mimo napięć między nim a Zajneb, również nie waha się stanąć w jej obronie. Wspólna walka przeciwko płomieniom staje się metaforą ich wspólnej walki z przeciwnościami losu i próbą odbudowy zniszczonych relacji. Przełomowe momentu, wyznanie i nowa nadzieja. Po dramatycznym wydarzeniu, Zajneb dowiaduje się, dlaczego Halil unikał świętowania swoich urodzin, dowiaduje się o śmierci jego ojca i o tym, jak bardzo ten cios wpłynął na jego życie. Zdezorientowana i zraniona, konfrontuje Halila, pytając go, dlaczego ukrywał przed nią prawdę. Halil, w momencie największej wrażliwości, ujawnia swoje najgłębsze uczucia i bóle, co prowadzi do momentu prawdziwego przebaczenia i zrozumienia między nimi. Rozdarte serca, decyzje i nowe początki. Halil stoi przed trudnym wyborem: zemścić się na Zajneb za wszystko, co się wydarzyło, czy też pozwolić miłością do niej odrodzić się na nowo. Zajneb, widząc prawdziwą stronę Halila, zaczyna dostrzegać, że ich uczucia mogą być silniejsze niż wszelkie przeciwności. Jednak w tle wciąż czuć groźbę Songul, który nie zamierza się poddawać i kontynuuje swoje mroczne plany. Zakończenie odcinka, nowe wyzwania i nadzieja na przyszłość. Odcinek kończy się otwartym zakończeniem, które zostawia widzów w napięciu, zastanawiając się, jak bohaterowie poradzą sobie z nadchodzącymi wyzwaniami. Czy Halil i Zajneb zdołają przezwyciężyć swoje konflikty i odnaleźć wspólną drogę? Czy Alper stanie się kluczowym graczem w ich życiu, przynosząc zarówno wsparcie, jak i nowe komplikacje? I przede wszystkim, czy Songul zdoła doprowadzić do spełnienia swoich mrocznych planów? Podsumowanie, emocjonalny rollercoaster i głębokie relacje. Odcinek 126, Wichrowe wzgórze, to emocjonalny rollercoaster, który ukazuje skomplikowane relacje między bohaterami oraz ich zmagania z przeszłością. Dzięki głębokim dialogom, dramatycznym zwrotom akcji i silnym postaciom, widzowie są wciągnięci w historię pełną miłości, zdrady, zemsty i nadziei. Ten odcinek doskonale balansuje między momentami intensywnego napięcia a chwilami wzruszeń, co sprawia, że jest niezapomnianym elementem całej serii. Jeśli podobnie jak ja uważasz, że relacje między Zajneb a Halilem są niezwykle poruszające, nie zapomnij nacisnąć przycisku „Lubię to” pod filmem.
Twoje wsparcie jest dla nas niezwykle cenne i pomaga w dalszym rozwijaniu tej fascynującej historii.